Wojna. Zwiastowały ją i znaki na niebie, i rozpłomienione twarze ludzkie, i błyskania mieczów, i nocne wycia psów przed chatami. Wojna. Jest rok 1648. Krajem rządzi król Władysław IV Waza. Planuje on wszcząć wojnę z Tatarami i Turkami. Nie podoba się to szlachcie i magnaterii. Król musi zrezygnować z wojennych zamierzeń. Na Ukrainie czekają w gotowości wojska kozackie. Gdy dochodzą do nich wieści o fiasku planów wojennych, zawiedzeni kozacy wywołują wiosną 1648 roku powstanie. Ich przywódcą jest Bohdan Chmielnicki. Zawiera on układ z Hanatem Krymskim, aby wkrótce wyruszyć przeciwko Polsce. Wydarzenia te zbiegają się z przedwczesną śmiercią króla, dając początek długotrwałym wojnom i klęskom państwa. Jedynym wodzem po stronie polskiej, który może przeciwstawić się Chmielnickiemu, jest książę Jeremi Wiśniowiecki. Utrzymuje on kilkutysięczną prywatną armię, w której służą Jerzy Michał Wołodyjowski, Jan Skrzetuski, Longinus Podbipięta, a z czasem Jan Onufry Zagłoba. Wraz z księciem Jaremą na czele wyruszają przeciwko powstańcom. Jan Skrzetuski, powracając z poselstwa na Krym, nie wiedząc, z kim ma do czynienia, ratuje Bohdana Chmielnickiego. Następnie przybywa do Czechrynia. Tam poznaje swoich przyszłych kompanów, Zagłobę i Podbipiętę. W kilka dni później wyrusza z Podbipiętą do Łubniów. Po drodze spotyka kniachinię Kurcewiczową i Helenę. Skrzetuski zakochuje się w pięknej kniaziównie i szybko zdobywa jej wzajemność. Dziewczyna została jednak przyobiecana kozackiemu pułkownikowi Bohunowi, do szaleństwa w niej zakochanemu. Tuż przed wybuchem powstania Skrzetuski zostaje wysłany na Sicz. Nad Dnieprem dochodzi do potyczki. Ranny Skrzetuski trafia do niewoli kozackiej. Życie ratuje mu Chmielnicki, wdzięczny za wcześniejszą pomoc nad Omelniczkiem. Wykupuje Skrzetuskiego z rąk Tuchajbeja. Osłabiony i chory Skrzetuski pozostaje w obozie kozackim aż do przybycia wojsk zaporowskich do Czechrynia. W kwietniu 1648 roku hetman koronny Mikołaj Potocki, z obawy, że powstanie rozszerzy się, decyduje się iść naprzeciw powstańcom. Dzieli swe nieliczne wojska. Około 3000 żołnierzy rusza lądem pod wodzą jego syna Stefana Potockiego oraz Stefana Czarnieckiego. Blisko 4000 kozaków rejestrowych, będących w służbie Rzeczypospolitej, wyrusza na łodziach Dnieprem. 29 kwietnia 1648 roku grupa Potockiego dociera do Żółtych Wód.
staje naprzeciw wojsk Chmielnickiego i liczącej kilka tysięcy Tatarów ordy Tuchajbeja. Potężna armia powstańców ma trzykrotną przewagę. Z początku Polacy z powodzeniem odpierają oddziały kozackie, ale nad polskim wojskiem gromadzą się czarne chmury.